Dzień piąty. Witajcie, moi kochani, wydurnień, ciąg dalszy świątecznych wydurnień. Dzisiaj magiczna piosenka pod tytułem 12 dni do świąt, ale tak naprawdę wersja magiczna. Na pewno ją znacie. Bierzcie poprawkę na wszystko, co tu się wydarzy. Bo tak właściwie. Ja się może odsunę troszkę. Na przestrzeń. Próbujemy. Pierwszy dzień w Logmas ma magia dała mi magiczny słój. W drugi dzień w Logmas ma magia dała mi werbeny wór i magiczny słój. Trzeci dzień w Logmas ma magia dała mi trzy misy sadła, werbeny wór i magiczny słój. W czwarty dzień w Logmas ma magia dała mi cztery wahadła, trzy misy sadła, werbeny wór i magiczny słój. W piąty dzień w Logmas ma magia dała mi miotłę niedużą, cztery wahadła, trzy misy sadła, werbeny wór i magiczny słój. W szósty dzień w Logmas ma magia dała mi zaklęcie z różą, miotłę niedużą, cztery wahadła, trzy misy sadła, werbeny wór i magiczny słój. W siódmy dzień w Logmas ma magia dała mi magiczny kocioł, zaklęcie z różą, miotłę niedużą, cztery wahadła, trzy misy sadła, werbeny wór i magiczny słój. W ósmy dzień w Logmas ma magia dała mi sześć czarnych ocząt, magiczny kocioł, zaklęcie z różą, miotłę niedużą, cztery wahadła, trzy misy sadła, werbeny wór i magiczny słój. W dziewiąty dzień w Logmas ma magia dała mi skrzydełka smoka, sześć czarnych ocząt, magiczny kocioł, zaklęcie z różą, miotłę niedużą, cztery wahadła, trzy misy sadła, werbeny wór i magiczny słój. W dziesiąty dzień w Logmas ma magia dała mi żabkę bez oka, skrzydełka smoka, sześć czarnych ocząt, magiczny kocioł, zaklęcie z różą, miotłę niedużą, cztery wahadła, trzy misy sadła, werbeny wór i magiczny słój. Jedenasty dzień w Logmas ma magia dała mi pięć wąsów kota, żabkę bez oka, skrzydełka smoka, sześć czarnych ocząt, magiczny kocioł, zaklęcie z różą, miotłę niedużą, cztery wahadła, trzy misy sadła, werbeny wór i magiczny słój. W dwunasty dzień w Logmas ma magia dała mi łzeka szalota, pięć wąsów kota, żabkę bez oka, skrzydełka smoka, sześć czarnych ocząt, magiczny kocioł, zaklęcie z różą, miotłę niedużą, cztery wahadła, trzy misy sadła, werbeny wór i magiczny słój. Magiczny słój. No właśnie, bez oceny, proszę. Ale dobra zabawa jest. Cześć, cześć. Witajcie moi serdeczni kochani w kolejnym vlogu. Zaczynamy jazdę z aparatem. Ja już ubrana, umalowana ze względu na to, że szkoła. Szkoła. Będziemy znowu tańczyć, śpiewać i recytować. Także fajnie. Chciałam wam pokazać piękne przyszły. Czekają na swoją inaugurację. Dzień pentagramu będzie się działo, będą zaklinane i będą, ale to dopiero luty. A zobaczcie, magia już się dzieje, to znaczy już trzeba artefakty zbierać, bo. A kot na komputerze. No. Kot ma zabaweczkę z kocimiętą. Co? Tak, bo ona. Tak, taka jesteś. Taka jesteś, słodziaka. Masz swoje zabaweczki. Masz swoje zabaweczki.
Masz swoje zabaweczki. Zabaweczka jest. Oddawaj zabaweczkę. Oddawaj. Oddawaj. To jest jeszcze druga zabaweczka. Wczoraj zostały uratowane takie zabaweczki z koszyczka. Jaka ja jestem. Zaraz zlecisz. Zaraz zlecisz. No właśnie, kot od rana. Kot od rana. Miałki, miałki. Takie. Ja nagrywam, to przecież musi być. No nic. Także zaczynamy, rozpoczynamy z jęczydłem za plecami, bo być musi. Dawaj zabaweczki. No nic. Każdy swoją miłość ma. Kot jęczydło. Zabaweczkowy też. Uwaga, akcja, 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 akcja. Akcja. Teraz akcja na vloga. Czekaj, tu będzie widać szybko. O, zobaczcie, co się dzieje. Robimy rekorda na czacie. Tu mamy 402. Ten, a tutaj dziewczyny robią dziwne rzeczy, uwaga, czyli zobaczcie, jak czat leci po prostu. O, tak, trzymaj. Leci, leci, kabareci. Suka, Jezu, ja już w ogóle nie wchodzę w szranki, bo jestem... Wchodź w szranki. Zobaczymy, ile będzie więcej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak. Dobra, to jeszcze... U mnie nabieram tle szaleństwo. Jeszcze 15 sekund, odliczam. 15, 10, to jasne, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i kończymy. I słuchajcie, mamy 550 na ten 550, moment. 550, kończymy już, spokojnie, wyciszamy, wyciszamy. Wiem, że wy później słyszycie, więc to tak. 550 to jeszcze nie było, było blisko 500. Nie, tak. Ale żeście robotę zrobili. Wow. Ale żeście robotę zrobili. Wyciszamy. Ja tu, o, 610, słuchajcie. Jest rekord! Mamy rekorda. W środku to oni, nocy. To oni to zrobili. Dokładnie. Ale wyobrażacie sobie dorosłe baby i mężczyzn z wypiętymi dupami walącymi w klawiaturę? To jest po prostu piękna świadomość. Także spokojnie. Spokojnie wyciszamy. 610. Już jakiś ten. Yeah. Jest. Jest rekord. 630. Bo teraz nabija jeszcze z tych waszych. Także nas, słuchajcie, teraz to będzie nabijać, także już spokojnie możecie wyciszyć. Michał szaleje. Już nie trzeba, ja z kiblom to zauważyłam. Dobrze, spokojnie. Spoko, już nie nabijajcie, brawo my. No to musimy sobie pięknie zawsze dawać te 2-3 minuty, żeby to, no 630 poszło. Pięknie. Tak, o, już się troszkę zmniejsza, już jest okej. Okay. Już niektórzy tylko kropkę wysłali. No, spoko. Uff. Uff, teraz można już rozmawiać. Rozpędzony no, czas. Po zajęciach wszystkie prace sprawdzone, lampiony zrobione. Dzisiaj robiliśmy lampiony. Nawet wam zdjęć nie mogę zrobić, jakie robimy, bo tu jest taka jakość tego, że jak oni mi pokazują, to ja się domyślam, co tam jest tak naprawdę. No, ale dajemy radę. A ja biorę się za krótki filmik na Instagram. Także zaraz nagram i powrzucam na wszystkie media, bo chyba nie będę robiła na żywo, tylko właśnie z nagrywaniem. Z tego względu, że zobaczę. No, dzisiaj nagram, zobaczę jak tam w inne dni, ale dzisiaj w ten sposób. I od razu powrzucam, tak jak ten film ze śpiewaniem. Trzeba było sobie usiąść i sobie napisać piosenkę. A co? A co można. A dzisiaj na spokojnie powstają sobie nowe... Czeszki tak. No, no. No, no, nowe księgi, nowe strony w księdze. Tutaj sobie robię różne rzeczy i działam w mojej pokazowym moim grimoire. Kot mi liże rękę, bo właśnie tak, sobie oglądam jakieś dziwnowate, dziwnowatości. O, a ja właśnie, moi kochani, nagrałam przygotowanych trochę, o, mam na nadzieję, Instagramie. Że nie wrzucać codziennie, gdyby nie. O, jeszcze się, gdzie się wyłączasz? Dobra, wyłączasz. O, z taką miną akurat. Sio. Nagrałam w każdym razie proszek wygnania wam na Instagramie. Się pojawi, zaraz to wrzucę też na fejsa.
i wszędzie, gdzie się da. A teraz godzina 13, trzeba iść na śniadanie wreszcie. Łapcie mi spadają, jak schodzę po schodach, dlatego tak wolno i ostrożnie. Dorota coś zapieka. Czuję już. Nie wiem, co to będzie. Ale idziemy zobaczyć. O! Nagrane, zrobione. Działamy. I nie ma Doroty. Gdzie jest zjawa? A, w łazience się pali. Kot już porozsypywały żwirek, bo już tylko czuję pod tym. Tak, bo... No, nie, no nagrywam to. Bo nie zamknęłaś tak kuchety i ona była przewrócona prawie. Nuda. Nie zamknęłam, bo się nie dało. Dobra. Życie. Pięknie świeci słońce. I zawsze tu się odbija na drzewach. Niby są chmury, a słoneczko. Jak ciepłą jesienią. A ja gotowa do drogi, dlatego że muszę podjechać do mechanika, zobaczyć, co się stało z tylnym światłem. Jak zwykle jakieś drobiazgi, ale słuchajcie, no mam nadzieję, że ten i dzisiaj też na zakupy spożywcze, bo jest piątek, będzie siwy dzień w sklepach, ale to nic, damy radę, kiedyś trzeba spożywkę zrobić. Robimy jako tajni detektywi. Agenci. Stoimy przed blokiem i obserwujemy ludzi. Tak właśnie, taka zabawa świąteczna nowa jest. I patrzymy, czy ktoś jest gdzieś tak samo nienormalny jak my i ciągle chodzi na zakupy. Tak. Właściwie ja mam wrażenie, że ja ciągle chodzę na zakupy. A ja też. Co jak tak kupuję? Ten dom jest jak taka czapka niewidka. Włożysz i już więcej nie zobaczysz. Ale to jest trochę jeszcze tak, poczekaj, bo ja nie widzę. Że no dobra, łańcuchy czy coś tam już kupiłam, nie wiem. Dobra. Ale z tym jedzeniem prawie się nic nie gotuje. Ciągle do lodówki. Ten miszmasz na stole oznacza, że mamy hol z siaty. Kolejny. Moje ulubione pilosy. Ryż na mleku. Potem w Lidlu, bo tam żeśmy zrobili. Są takie dobre z musli płatki. O, proszę bardzo, jest brzoskwiniowe są. I są, to jest akurat chyba z czekoladą, brzoskwinia, tak. Tutaj mamy jeszcze jakieś z jasnymi, także tych płateczków jest trochę. Ale oczywiście pasztetowa musi być do barszczu czerwonego. Dzisiaj będzie na obiad mieszanka chińska z chińskim makaronem. Zaraz jeszcze jakieś sosy znajdę z brokułem. Także tak, a ogórki to Dorota najbardziej. Wzięłyśmy jeszcze takie koło ratunkowe zapasowe sajgonki, żółty ser Gouda, kabanosy, świeże jaja, bułeczki, cytryna. Świeczki nie mogą zabraknąć w bardzo ładnym opakowaniu, pięknie pachnie. Kawa Inka, słuchajcie, zaraz może sobie zrobimy korzenną, będzie pachnieć piernikiem w domu, piernikiem zawsze. Dorota się... Ja się jaram. Świecą, chciałam się upalić troszkę. Najlepsza śmietana, lepsza niż z Biedronki pilosa. Wzięłyśmy młynek do kawy. Młynek do soli z solą. Bo jakoś ten kotek nam średnio działa. I jeszcze taką słodką herbatę i worki kocie. Tak, koło Tarota. Kocie worki do kuwety zakrzona. Bardzo fajna sprawa. No tak wygląda hol z siaty. Idziemy gotować. Paczka adwentowa, nie powiem od kogo, ale adwentowa, duża, będę otwierać. Ktośu, wiesz, że doszła. Ktoś wie, a tam kot się, no, nie powiem co, ale każdy wie, co wie. A tu paczka, będę musiała wszystko przykryć normalnie naklejkami. Otwieramy. Ci wręczam to oto coś. A ja tam piekę gotuję. Ty nie masz piecać gotować. Ale piękne pudełko. Tak. Piekę gotuję. Aha. Pudełka nam się przydadzą. Da 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 da. O.
O-o. Ta-da-da-dam. Ta-da-da-dam. To też możesz wziąć, jeśli chcesz. Poczekajcie, to teraz... Teraz to piekę gotuję. Tu mamy... O matko! Poczekaj. Od wszystkich. Poczekaj. No od prawie. Wszystkich. No. Dorota, skocz po prostu, wyłącz tą patelnię. No to ja myślałam, że to już leczą. Leczą. Od grupy wisienek. Patrzę, już tu jest Agata. Ania. Dorota. Już idę dalej. Także no, zaskoczenia. Zaskoczenia. Naprawdę. Ale to są takie kartki normalnie. Tak, na łańce wieczorem usiądziesz i będziesz ryczeć. Właśnie będę chyba, bo to takie nie na szybko do zrobienia, to nie jest takie proste. Wow. Właśnie im to nagrywam. Wiem. Dlatego ale... potrzebuję drugiego operatora, żeby mieć na wlewę. Ale ten, no od grupy wisienek cały album i to faktycznie album, który można będzie... kalendarz. Album, który będzie można wyalbumić od razu. Super. Kurde. Wonderful mom. To będzie rok wisienkowy. Normalnie super. Jednorożek. Aha, tu się coś pewnie z albumu odpindoliło. To będziemy szukać. I czekaj, sekundę. Ja rzucam. Okej. Okay. Bombka. To myślę, że to jest robota Magdaleny. Tak mi się też wydaje. Magdaleny robota. Ale są dwie bombki, czy jedna? Bo jedna. Dobra, to, dalej. Nie, no to jest dalej. Nie jest dalej. To tu się niektórzy, wiesz, piekla. Dobra, ale teraz... Ja ci dam nożyk. Czy nie chcesz nożyka? Nawet się chyba oderwie. Dobra. Po co się piekło najbardziej? I to robię na naszym czacie, żeby wszyscy widzieli. Zainteresowani i tak dalej, i tak dalej. Partie banderoli. Już? Tak. Już. And the winner is? I jeszcze nie jest. Jeszcze the winner nie dobrze. Jest. Jeszcze nie jest. Pudełek. Ojej, pelikan brzmi dobrze. Bo widzę, ojej. Czekaj. Z drugim ojej, czekaj. Oho, czekaj z drugim ojej. Teraz drugie ojej. To już wiem, tak. A tu po prostu... Znaczy pelikan brzmi dobrze, już jak pelikan jest... To już jest ciepło. Już jest ciepło. Cieplej niż tam w kuchni. Uwaga. I to takie ten się nazywa jakoś, to że się jest, nawet nazywa. Że jest osobiście dedykowane. Zrobić później. Niektórzy ludzie czynią świat magicznym. Niektórzy ludzie czynią świat magicznym tylko dlatego, że są wyjątkowi. I właśnie z podziękowaniem za wspólny rok wisienki. No. Wiesz, normalnie super. Tabliczka znamionowa, jak Louis Vuitton. O, jaki ładny. Robimy o! O! I to z pioruczkiem jeszcze. Poczekaj, poczekaj na drugie o. Bo ja tu się staram na bieżąco, dziewczyny. A proszę. Ale jest piękna. Ale jest piękna, mama super. Patrzy mi w oczy? Czy mówi prawdę? Mówi. Podoba się. To jak to teraz otworzyć? Czy to się odkręca? Na hasło? Nie, to się odkręca. Ooo, takie, że odkręcone. No poczekajcie, tak. Ja muszę. To. Ale to się co? A to się gdzie tu? To jest jakieś dziwne pióro. To się wszędzie. Poczekajcie, ja to muszę rozwalić, ale to rozwalę. Ach, come on. Dobra. Jesteś wzruszona? Nie no, piórą zawsze. Piórą, ale jeszcze ma wszystko. Wszystko w ogóle. Co, tak się zastanawiam, bo tu jeszcze jest ciężkie, aczkolwiek może być po prostu ciężkie. Nie. Coś tu jeszcze jest. Czekaj na drugie jeszcze. Pelikan, aha, czyli to jest takie znamionówka, taka certyfikaty po prostu. Okej, dlatego to takie ciężkawe. Super. Wow.
czy to to ja ten, ale to ciężkie zrobić, wiecie co? Jak ktoś już jest ciężki, znaczy, że nie jest plastikowe. Plastikowe. To jest sobie kamampiór. To piękne jest. Muszę to ściągnąć. Dziewczyny zrobiły mały spisek. Ale ładne. Ta. I zrobiły ci niespodziewajkę. No właśnie widzę. Tylko będę musiała zobaczyć. Dziewczyny jak i chłopaki, przepraszam. Dziewczyny i chłopaki, ale naprawdę. Boję się dalej odkręcać, będę to musiała poczytać po prostu, no. Bo... Na części pierwszej. Tak, nie będę ten, albo ewentualnie jest to do maczania, nie do odkręcania. Zobaczymy. Zobaczymy. Poczytam, dowiem się. Piękne. Dziękuję bardzo. Dziewczyny i chłopaki. Piękne. Złote jest. Piękne. I się świeci. Prawa. I ten, tu jest chyba taki ten. I ten. I Wisienka się w ogóle nie spodziewała, bo... Nie, no gdzie? No gdzie? Że normalnie tak w saszetku. Poczekaj. W saszetku. W saszetku. I można go, o. Bardzo ładne. Piękne. No, u mnie to fakt. Jak już jest pióro, to już wszystko. To już usiadło normalnie na ziemi. Obiad zostawiła. Obiad zostawiony. Jest pióro. Jest pióro. O, ale to też, nie? O. Pięknie. I to od razu można sobie postawić jak najlepszy dyplom świata. Okay. O. Jeszcze zrobimy zdjęcie ładne. Ciemno jest trochę, nie? No to. Ale. No, bardzo ładnie. Ja. Ja, za wspólny, no. Super. Piękne. Także dziewczyny. No nie spodziewajcie się. A jeszcze pelikan bardzo rzeczarny nie mam. Pelikan rzeczarny nie mam. Pudełek, złoty. I to będę musiała sobie oglądać. Wieczorem będziesz siedziała. Pamiątka to. Tak. Pamiątka zawsze. Ja. Składam. Składam, będę. Już nie. Pudełko jest? Jedno pudełko, w pudełku. A będę próbowała zobaczyć, jak je właśnie naładować atramentem, tak? Do czego ten, ale to muszę poczytać, bo... No tam już poczytasz, rozbroisz tam. Rozbroję, tak. Białe, że eleganckie. No. To nie jest takie byle co, pani? Nie jest takie byle co, że pióro jest. Pięknie. Pióro zawsze. I pamiątka zawsze. I kto ma tak? Tylko nauczyciele na dzień nauczyciela tak mają. Sieć jednorożcu. Dzięki. Poczekaj, jeszcze. No dzięki, dzięki. No Dorotowi, dzięki. Poczekaj jeszcze, poczekaj. Czekaj jeszcze, poczekaj. Dzięki. Dziękujemy. O. Kapcia. No. Dobra, idę dalej. Dobra. Dzisiaj jest dzień paczek. Ja Dorota nagrywa na drugie, okay, bo... Kitek! Dorota nagrywa na drugie, dlatego że paczka mikołajkowa jest. A teraz jeszcze jedna. Musiałam mikołajkowa. Musiałam was trochę przestraszyć. No, zdjęcie coś miałam... Już przełączam na Asię, spoko? Coś miałam pokazać. Co miałeś przekazać? Że mikołajkowa jest, bo w grupie Wisienek robiłyśmy wymiankę. A ja mam mikołajkową paczkę jeszcze. Jak zostawiłam, zobaczyłam Bartoszewską Małgorzata, to żem zostawiła te nożyk i woła. Wiśnia, wiśnia, chodź otwieraj. Twoja rola. Moja rola. A? No, bo mieliśmy wymiankową. Do Małgorzaty już też poszła. Tak, do Małgorzaty już poszła. To jest to z tymi paczkami. Tyle lat człowiek otwiera. A jeszcze się trzeba trochę naszarpać. No. O, bardzo dobrze jest zrobiona. Ja. Na vlogu damy to na przyspieszeniu. Jak się z czymś męczy, to na vlogu można przyspieszyć. Taka technika. Tak. No. Prawie w kolano bym dostała. No weź, nie zrozumiałeś. Ale to jest daleko od ciebie, naprawdę. Ty dzisiaj też normalnie na moje życie czekasz. A już policja czeka na moje, wszyscy czekają na moje, światła czekają na moje, to już nie wiem.
Dobra, już. Lecimy dalej. Jezu, poszło. O matko. Poszło. Uwaga. Już ty tu normalnie nas Małgorzata sadziła. Zaszalała. O Jezu, sianko. Sian, czyli owieczka będzie. Będzie jak owieczka. Nic. Baran. Już jest sianko, to... Uwaga na sztuki. Teraz widzowie z vlogmasa nic nie widzą, ale będę pokazywać, bo... To na razie jeszcze paczkę otwieram. Cały czas. Cały czas. O. Dobra, paczka w paczce. Życie. O, pianki będą. Poczekajcie, to ja robię zawsze eko do sklepu. A, dlatego, bo tu jest duże pudełko, a w pudełku jest pudełko. I w tym pudełku, ale piękne pudełko, już same pudełko wybieram. Już ją kupiłaś pudełkiem. Już może pudełko być puste, już wisienka już jest szczęśliwa. Jest. Już pudełko jest piękne to. O, oj, oj, oj. Piękne pudełko. Merry Christmas. Dużo. To jest info. Info dla mnie. Dobra. I dużo. O, o. Są pierwsze o. O, o pierwsze ojki są. Słuchajcie. O, wow. Fajne, nie? Piękność. O, mega. Zwisać i świecić. Będzie zwisać to dobrze. Zaraz pokażę bardziej. I są dwie sztuki, sztuków dwie. Piękniusie są. Dobra. Bo niestety muszę to zrobić tak. Także Małgosia już wie, że przyszła paczka od ciebie. Już nie muszę pisać. No. Dużo, dużo, dużo sprzątania. Dużo tych chrupek. Poczekajcie, bo tu mam. Tak spróbuję powyciągać poza chrupkę ma. Złote podgrzewacze. Zaraz wymienię moje czarne w tym. W ołtarzu, bo mam czarne, a właśnie ale chciałam tak, złote. Wiesz. Znak na zamówienie przyszło. Czekajcie. Misiu! Jeszcze się zaplątnął. Na choinkę. Świeże moce. I pentagramiczny świecznik ze świczką. Przecudnej urody zresztą. O, proszę bardzo. Pachnący. Piękny. Czerwony, bardzo ładny. Wąchamy, wąchamy. Tak patrzę, czy jeszcze coś przypadkiem jak ten misiu nie zapachnął, ale chyba nie. Taki ładny, czerwony, czerwony. Świąteczny typowo. Patrzymy, oczywiście wszystko, jeszcze zdjęcia zrobię, co by na księgach poumieszczać. Uwielbiam. Ale tym piórem to żeście pojechali, że ja nie wiem jak je otworzyć normalnie to pióro. To mnie poprosi. O, skrzatuś! Będzie parka do skrzatowej. Mam identyczny super, super, tak. Super. To będą będzie on i ona. Ja lubię mieć podwójnie, bo to wtedy no, dodaję pomnaża. Także cudownie. Jupi. Piękne. Dziękuję bardzo. Cudowne, świąteczne ten. Ale mówię, z piórem to żeście pojechali, bo jak ja nie wiem, jak coś otworzyć, a coś jest piórem, to po prostu siwy dym Niemcy na motorach. No. Odkładam i idę, bo mi słuchajcie, że zaraz wszystkie makarony wygotują. Bo czyli tam już? Się dzieje. Czyli już. Czyli już. Hmm. Czyli. No. Na razie pióro stoi, to stoi, tutaj trzeba wszystko wiecie. A ja idę w ten makaron, bo mi się tam gotuje. Wiśniak. Poczekaj. Wiśnia, wiecie, ostatnio zaczęła gotować i chcę mieć nowy kącik. Wiśnia w garnku. Tak, dramat wiśni. Wiśnia gotuje. A, tak to jest. Och, dobra, no i vloga nagrywaliśmy jednocześnie. Idę w ten makaron. No i z naszego chińskiego działania wyszła właśnie taka mieszanka warzywna ze z makaronem. Proszę, proszę, tu jeszcze. Ach, mi się odwraca, ach, mi się odwraca. Halo. Dobra, makaronimy, więc smacznego Wam życzymy wszystkie. Moi kochani, już jest po rytuale. Wieczorek, jak zwykle przy światełkach, ja jeszcze idę, już nawet się rozmazałam, słuchajcie, tak to wygląda, ale chciałam się z Wami pożegnać właśnie na tle światełków, życzyć miłego dnia, podziękować bardzo serdecznie za paczki, jeszcze Wam pokażę może z bliska, jak wygląda właśnie to pióro i to wszystko, bo z daleka to nie było tak dobrze widać, więc zaraz jeszcze dogram kawałki,
i Wam pokażę z muzyczką, jakie są cudne. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczorka. Dobranoc, do zobaczenia.